Dobra, tak więc ruszajmy wtedy. Uuu. A tu z siatkami widzę, że będziemy się teraz borykać. A, i tylko tutaj są, dobra. Dobra, jesteśmy tutaj już. 35. Kurde, ale powiem wam szczerze, te pierwsze poziomy to się w miarę szybko robi. Oczywiście domyślam się, że to się zmieni z poziomu na poziom. Nie jestem głupi. Z świata na świat to się na 100% zmieni i będą później coraz dłuższe poziomy. Ale póki są te krótkie, to korzystajmy z okazji i róbmy je. O, i tutaj dałem dupy, 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 dupy. Ale taka ciekawostka, ten poziom akurat robię w innej kolejności niż Justyna. Po prostu ja ten poziom robię trochę wcześniej niż Justyna. Tak więc tutaj trochę kolejność już zmieniłem, żeby nie było, żeby nie było. Bo zaraz mi Justyna wejdzie w sekcji komentarzy, że o, ale zgapiasz, ale zgapiasz. Pamiętajcie, że jeżeli nawet jak tak napiszę, to ona to pisze w żartach. Tak więc nie ma co brać nawet tego na poważnie, bo to jest w żartach po prostu. No, i teraz tutaj możemy już iść dalej, dobra, okej. O kurczę, to mi się kojarzy z tym. Nie wiem czemu, ale z Lilo i Stitch mi się to skojarzyło. Chyba był nawet fragment w Lilo i Stitch, gdzie oni stali powiedzmy na takiej kłodzie i musieli iść tak po prostu, wiecie, tak prosto, byleby nie wpaść do tej, do lawy czy tam do dziury. Pamiętam, było coś takiego też w Tropikach. Może niekoniecznie w Lilo i Stitch, ale w jakichś takich kreskówkach, filmach pamiętam, że coś takiego było. Kurczę, ale ja to skojarzyłem od razu. Dobra, on się tam pojawił na nowo. My idziemy dalej. Co tu mamy? Nic. Lol. Chyba, że te platformy się pojawiły. A, tutaj są te takie platformy, które same się ten zapadają, okej. Checkpointik mamy, bardzo fajnie. Ale uniknąłem tego jego kurde kamehameha. 73, czyli brakuje nam teraz już szybka matematyka 27. A i teraz górą lecimy. Okej. Tylko jak ja miałem tamten... Przepraszam bardzo, jak ja miałem tamten klejnot zdobyć, skoro bym nawet chyba tam nie doskoczył, tak mi się przynajmniej wydaje. Chyba, że dałoby się tam jakoś dostać. Tak mi się... Nie, mogę się mylić oczywiście, ja nie mówię, że nie, nie twierdzę, że nie, ale... Wydaje mi się, żebym nie doskoczył tam tak czy siak. Ale można spróbować, why not? Why not w sumie? Nie, tak się nie da tam dostać. Da się to przesunąć? Powiedzcie, że się da.
Ty, bo jak ja mam do tej skrzynki się dostać teraz? Chyba, że jest jakaś możliwość. Poczekajcie. Okej, okay, platformy się pojawiły. Może z tych platform trzeba będzie się odbić i tam się dostać. Ty, to jest też jakaś myśl. Ale nie wiem. Nie da się, kurde, tam skrzynka jest u góry. Jak ja mam się tam dostać? Okej. Okay. Donut. A, tutaj jest. Kurde! Okej. Okay. Odwróć się. Z drugiej strony, kroczku. Nie w tą stronę, no. Czekajcie, zróbmy tak. Jak ja mam tam się dostać? No widzicie? Jaki to jest absurd. O, teraz się udało. Dobra, Donat nam tutaj pomógł. Brakuje nam tylko 10 klejnocików. Mamy tą kanapkę. O kurcze. Ale fajne. Teraz jestem ciekaw, co się stanie, jak zrobię coś takiego. Aha, wyjdę z poziomu, dobra. Dobra, wiecie co? To zróbmy teraz coś innego. Ja postaram się wrócić tą samą drogą, jaką przyszedłem. Bo chcę pójść w tamte rozwidlenie, żeby oczywiście zdobyć 100%, nie? Bo mi zależy na tych jeszcze 10 klejnocikach. I tak zróbmy, tak też zróbmy. Miejmy nadzieję, że się uda. Trzymajmy kciuki, żeby się udało wrócić z powrotem. Ale chyba da się. W ogóle, może skróćmy sobie trochę drogę. O, zróbmy coś takiego. Polećmy w dół. Dobra, jesteśmy z powrotem. Tak jest, teraz byliśmy na prawo, więc teraz czas iść na wprost. Czy w ogóle to coś zmieni? Tak, chyba zmieni, bo widzę, że tutaj jesteśmy w innej, po innej stronie. Tak jest, po innej stronie jesteśmy zupełnie. 95. Aha. A jak się tam dostać teraz? Ty, to jest dobre pytanie. Jak ja bym miał się tam dostać? No przecież. Przecież mogę tego wyrzucać. Ej, to ma sens teraz. Nie to, dobra, nie w tę stronę, kurde. Czyli idąc tym tokiem, mogę, kurde, wrzucać wszędzie tego gobosika, żeby on mi pozbierał te, kurde, klejnociki. I'm genius. Normalnie. To wracamy się teraz tutaj. Wykorzystamy go teraz. Dobra, teraz tutaj go wyrzućmy. Nice, nice. Teraz jeszcze tu trzeba będzie go wyrzucić. Wow, ale bym się zablokował. Wow, 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 wow. Czyli same kolorowe klejnoty tutaj są. Ale to nie zmienia faktu, że wciąż nam dwóch brakuje. Dobra, ale jak ja mam się tam dostać? To jest teraz dobre pytanie. O, udało się, widzicie? Haha, trzeba było to dobrze wykorzystać. No i gitara, mamy wszystkie te klejnoty zebrane. O to chodziło. Kurde, nie wspomniałem wam o tym nowym ruchu, że krok może coś takiego robić. Zapomniałem kompletnie o tym.
No ale jak widzicie, Krok ma teraz taki nowy ruch, że on może tak powiedzmy do przodu lecieć, nie? Co sprawia, że niektóre poziomy mogą być troszeczkę łatwiejsze. Dobra, ale nie zmienia to faktu, że nadal nam brakuje jednego klejnocika. I gdzie ten jeden klejnocik może być? Ja go pominąłem. Jednego klejnocika pominąłem gdzieś, kurczę. Teraz go weź szukaj. Tutaj go na 100% nie będzie, więc on musiał być gdzieś na początku poziomu. Tak więc róbmy to zatem i szukajmy ten klejnocik. Ewentualnie jak na początku, to gdzieś tu będzie. Tu mamy zebrane. Kurde! Wiecie co jest najgorsze? Że ja już wiem gdzie pominąłem, kurde. Kurde, widzicie, wystarczyło zobaczyć tylko u mojej dziewczyny Justyny mniej więcej gdzie ja mogłem pominąć ten fioletowy ten klejnocik, bo tylko ten mi został. No, i zaraz zobaczycie o co chodzi, gdzie on dokładnie jest. On gdzieś tutaj będzie, na 100%. Ja go po prostu nie zauważyłem. Dawaj, 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 gdzie ty jesteś? Dobra, na razie sobie wskoczmy tutaj i lornetkę sprawdźmy. On gdzieś tutaj był, pamiętam. Jeszcze nie? Jeszcze nie tutaj? A to ciekawe. Tu jeszcze nie ma tego. Spokojnie, my to zaraz znajdziemy. A, widzicie? Tam jest, kurde. Schował się skubaniec jeden. Ja pierniczę. Jakby tak nie można było od razu zrobić, kurde. Musiał się schować przede mną. No co ja ci zrobiłem takiego, kurde, kolego? Chcę tylko 100% gry zrobić, nic więcej. Więc ogarnij się. No. Teraz pytanie... za 100 punktów, gdzie będzie ten? Gdzie będzie ta statuetka na nas czekać? Wydaje mi się, że przy końcu poziomu. Takie mam przeczucie. I mam nadzieję, że mnie to przeczucie nie zmyli. Tak więc widzimy się na samym teraz końcu poziomu. Ale trochę będę miał cięcie, jeżeli chodzi o tego. O Kroka dwójkę i tą sesję pierwszą. Ale okej. Ja jestem z tym pogodzony. Ja lubię zresztą edytować wam filmy. Poza tym ta droga nie jest jakoś super długa, tak więc... Dobra, zamknij się Michał, za przeproszeniem i leć do przodu. Dobra, jesteśmy tutaj przy tym, przy końcu. Ja nie widzę tutaj tego totemu, żeby zrobić 100%, więc... Nie rozumiem trochę teraz tego, o co chodzi. Powinno to tutaj być. Chyba, że to jest na samym początku poziomu. Ja pierdzielę, no to cofamy się teraz. No, tutaj jest. I gdzie jestem? Muszę iść do góry? Okej, nie rozumiem. A tam jest platforma, okej. Czyli muszę wskoczyć z góry na tę platformę. Okej, kumam. Czaję bazę. A, to nie takie proste jednak będzie. No to gierka mnie tutaj zaskoczyła. No kurde, doskocz tam Krok. O co ci chodzi? No dokładnie, o to chodziło. I mamy 4.
4 poziomy zrobione na piękne 100%, więc teraz, moi kochani, nie wiem, czy to ma jakieś znaczenie. Pewnie ma, w jakimś tam mniejszym lub większym stopniu. Więc pozwólcie, że Michał trochę zrobi odważniejszy krok i widzimy się już przy tym gongu, gdzie jest ten nasz sklepik aż pit. On się chyba tak nazywał. Więc dla was to po raz kolejny będzie jedno cięcie, dla mnie to powrót praktycznie przez większość poziomu. Chociaż tak jak mówię, wydaje mi się, że te poziomy aż tak długo nie trwają. Dobra, moi drodzy, jesteśmy z powrotem. Tak jest, mamy już ten gong. Wow, krok nie chciał wskoczyć z jakiegoś powodu. I mamy koniec poziomu. Woo, w końcu się udało. Jej, prawie 2 godziny sesji. 4 poziomy w 2 godziny prawie, że. Plus oczywiście tam cięcia. Czy on je kanapkę z piklami, cebulą i dżemem? O Jezus Maria, jaka dziwne połączenie. No dobra, moi drodzy. Tak więc to by było na tyle z mojej strony. Mam nadzieję, że wam się sesja podobała. W ogóle, że wam seria przypadnie do gustu, bo jest to drugie i zarazem ostatnia gra z maratonu Kroka, jeżeli chodzi o maraton Kroka na moim kanale. Tak więc mam nadzieję, że wam seria przypadnie do gustu. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, jeżeli jesteście nowi, po więcej oczywiście. Zapraszam na moje socjale, linki pozostawiłem w opisie. Linki są pozostawiane w opisie, czyli tam wiecie, grupa, Facebook i tak dalej, i tak dalej. Mam nadzieję, że w sposób ciekawy i informatywny prowadzę Let's Play. To by było na tyle, widzimy się w kolejnych odcinkach. Zagrajmy w Krok 2 Kingdom of the Gobos na PlayStation 1. Trzymajcie się i cześć!